Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Jak się spisać, wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego spis.gov.pl i skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Do aplikacji zalogujemy się, korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem Rodowym Matki. Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z internetu, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Miejskiego. Tu czeka na Państwa stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik. Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w urzędzie na konkretną godzinę. Oto numer do gminnego biura spisowego 611 71 29. Można również spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z osobami, które nie skorzystają z żadnej z tych opcji, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Dla zapewnienia swojego bezpieczeństwa, można zweryfikować jego dane. Na przykład nazwisko czy numer legitymacji służbowej, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub w aplikacji sprawdź rachmistrza na stronie spis.gov.pl. Odpowiedzi udzielone w spisie powszechnym są bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną. Spis powszechny potrwa do 30 września. Informacje o spisie zainteresowani znajdą na stronie spis.gov.pl, a także na stronie głównej urzędu miejskiego www.kozienice.pl